Hello wszystkim, z tej strony PG, a to jest 11 odcinek i prawdopodobnie 4. sesja z Silent Hilla 3. I wiem, trochę mi to zajęło powrócenie do tej gry, bo ostatni odcinek był 2 miesiące temu, ale szczerze powiem, szczerze powiem, lepiej późno niż wcale, tak więc zaczynamy! Mam nadzieję, że przy okazji też żadne tam z filtrami nic się nie porobiło w OBS-ie i gra będzie wyglądać dobrze. Najlepiej jak tylko mogę z nagrywania na PS2. O cholera. Tak więc gdzie ostatnio byliśmy? Chyba w piekielnym szpitalu, o ile dobrze pamiętam, to Wanna przeniosła nas do tego piekielnego miejsca. Zaraz. Muszę przypomnieć sobie sterowanie, no. Okej. Okay. Brookhaven Hospital. Tak mi to wygląda na piekielny szpital, bo pamiętam, że przeszliśmy cały normalny. Ręka za oknem. Niech spada przy okazji. Zobaczę, jak tam się miewają nasze zapasy. Kurde. Select. No. Okej. Okay. Bronię to tam bronię. 4 health driny, 3 apteczki, 2T. Szczerze powiem, nie za ciekawie wygląda ten nasz inwentarz. Myślę, że będę musiał często używać tych bekonów do rozpraszania przeciwników, mimo tego, że nigdy tego nie robiłem. Ponieważ o ile dobrze pamiętam, w tym szpitalu są skurczybyki, które są naprawdę denerwujące. I przy okazji, kurde, mam nadzieję, że nie słyszycie walenia. Bo jakiś mój debilny sąsiad sobie postanowił, że fajnie jest, kurde, muzyczki posłuchać. Wątpię, że muszę to sprawdzać. Lubię unikać dotykania takich rzeczy, jeżeli mogę. Wygląda jak tutaj jest kawał mięsa czy coś na ziemi. Jest? Chwila. Jak to? A, tako? Nie, zaraz. Tak się rozgląda. W sumie. Ale ja naprawdę lubię tą grę. Patrzcie na te ściany, jak to fajnie wygląda, nie? Nie, zaraz. Mapa. Mam nadzieję... Tak, i przy okazji... to nie będzie... ostatnia sesja z Silent Hilla 3, tylko przedostatnia. Ponieważ wiem, że... zostało nam się jeszcze trochę rzeczy do zrobienia. Zanim się tą grę skończy. Ale jedyne, co mi się nie podoba w tym miejscu, to to, że ciężko znaleźć drzwi. Dalej, S6, no. A lock is broken. Stare, dobre czasy. Kurde. Dobra, lecim. Tak więc, no... zaraz, tak się celuje. R2 muszę pamiętać. Moment. Kurde, to naprawdę z tymi drzwiami to oni trochę przesadzili. Mimo tego, że lubię ten efekt, to naprawdę. Czy mi się wydaje, czy tędy nie mogę iść? Nie, zaraz, tam przejście jest. Czy to dziura? Ciężko powiedzieć. A dobra. Powinienem tędy iść? Jeszcze nie, najpierw sprawdzę tamte drzwi, które zostawiłem. No więc, historia Heather Mason nie może być zamknięte. Nie może być niepowiedziana, nie? Ostatnio The Walking Dead'a 2 przeszedłem, to teraz trzeba zająć się Silent Hillem 3. Teraz to let's play'e robię tylko i wyłącznie z 3. Silent Hill 3, Persona 3. Chwila. Nie, kamera za mną. Pamiętam was, wy mnie wkurzacie. Wy lubicie wywalać mnie. Tak, pamiętam. Będę się często wkurzać tutaj. Moment. I to wszystko, nic więcej tu nie ma? Chciałbym Okej, nieważne. Chociaż nie, myślę, że mogę wyjść z windy.
Tak? Czy to, to? Najpierw wolę się porozglądać po pokojach tutaj. O kurde, pamiętam to miejsce! Nic nie będę mówił, po prostu obserwujcie. Jeden z najlepszych straszaków ogólnie w Silent Hill. Jak zwykle, kurde, umywalki czy tam wanny. I oczywiście drzwi zamknięte. O, nasze odbicie przestało się ruszać. Dobra, czas spierdzielać. Ponieważ ten, ten pokój nam HP rozwala. O! Mówiłem! Mówiłem! Wypierdalaj! Mogę tu przyjść? Jeszcze raz? Dobra, już wszystko jest normalne. A ten straszak jest jednym z najlepszych, który widziałem w grach, tak szczerze powiem. Nawet nie wiecie, jak pierwszy raz to zobaczyłem, to panikowałem, że ja pierdzielę. Ale całe szczęście mnie nie ubiło, chociaż musiałem chyba apteczkę zużyć jedną, bo nie wiedziałem, o co się tutaj wyprawia. A, jeszcze? Dźwięk jest, ale nic się nie dzieje, moment. Nasz stan wygląda na w porządku. Dobra, nieważne, uciekam stąd. To nie jest fajne miejsce, mimo tego, że jest fajne. Dobra, zwiedziłem wszystko, co tu trzeba. I tak przy okazji, tamto miejsce symbolizuje to, że Heather nie lubi luster, czy tam boi się ich raczej. Nie pamiętam, jak się to fachowo nazywa, examining room, nie sprawdziłem. Cholera! Nie pamiętam, jak się to nazywa, wiecie, terminami medycznymi, ale no, jakaś tam fobia, no, to na pewno. Proszę, niech nie będzie zamknięte. Nie jest zamknięte, okej. Czyli warto było wrócić tutaj. Chwila. Widać tu martwe ciało zwisające z sufitu. Krew kapie z niego tak i totalnie wypełniła wiadro, które stoi pod nim. Kto by to zrobił i dlaczego? To wygląda jak po prostu jedna wielka siecz. Dobra. Wydaje mi się, że będę musiał tutaj wrócić. Chyba, że... Jakie przedmioty mam? Jeżeli macie perfumy, nigdy w życiu ich nie zakładajcie, bo to powoduje, że potwory są o wiele bardziej... Jakby to powiedzieć, no... Kurde, nie potrafię znaleźć słowa. Agresywne, o! Ja pierdzielę, to potrwało chyba z 50 minut. Dobra, nieważne. Tak przy okazji dostałem wyzwanie, żeby zapierdzielić ostatniego bossa bez użycia apteczek. Spróbuję to wyzwanie wypełnić! I dostałem je od użytkownika o nazwie Golden, tak więc no, postaram się zrobić to. Ale niczego nie obiecuję.
ponieważ ja jestem do kitu! Już 10 minut na... Nie no, będzie nieco mniej, bo zacząłem nieco wcześniej nagrywać. Będę musiał... początek wyciąć. Chwila mapy. Mapy, tak, tutaj. No dobra, czas zwiedzać. O, spierdalaj! Mam nadzieję, że dużo HP mi nie zabierają te skurwysyny. O kurde, to miałem farta. Całe szczęście, że ta pielęgniarka Zeza miała. Save. Why the fuck not? Gdzie ja zaszłem? Okej, czyli zrobiłem kółko. Tylko tam kibelka nie sprawdziłem. To trzeba będzie sprawdzić. W końcu w kibelkach dzieją się ampułka. O, zajebiście. W kibelkach dzieją się najciekawsze rzeczy. Doktor Midkiff. Proszę być bardzo ostrożnym z pacjentem w pokoju 312. Powinien mieć wciąż swoją wolność religijną tutaj w szpitalu, ale nie powinien pan, pchać swojej wiary w gardła innych. Ja też jestem ofiarą? Chyba tego ofiarą, że tam o religii gadał czy coś. Według pewnej plotki zasztyletował kogoś przez kłótnię religijną. Proszę być... Kłótnię spowodowaną przez religię. Proszę być ostrożny. R. Crosby. Postscriptum wygląda jak na to, że plotka była prawdą. Według głównej pielęgniarki. Myślałem, że to jest dobra osoba, ale... Jednak łatwo się go pozbyć czy coś. No. Znaczy nie pozbyć, tylko... No. Nie wiem, dać mu wpierdziel czy coś. Okej. Tamtędy wszedłem, więc idę tu. O, nieważne. Fajnie tak znaleźć save'a zaraz po... tym. O, dobra. Ślepa uliczka, koniec gry. O, wypierdalaj! Jeżeli miałbym jak coś powiedzieć złego o tej grze, to ci... Ona ma pistolet. To te skurwysyny, które ten... wywracają nas. One są bardzo wkurzające. O, jednak nam to zabiera HP, zajebiście. Kurde, kibla cały czas wciąż nie sprawdziłem. I tego, i tutaj recepcji i tak dalej, cholera jasna. O, ty pizdo. Taka zniewaga krwi wymaga. O, zajebiście. Kurde! Use. Coraz to mniej mam tego wszystkiego. O Jezu, wypierdalaj! Ja pierdolę! Ta gra potrafi być wkurwiająca, mimo tego, że ją bardzo mocno lubię. O. Examination room, błagam, niech to będzie otwarte. Oczywiście, że nie. O, idź, Heather, idź! W sumie też jak te potwory nas ganiają, to takie pod napięciem jest. Znaczy, no, nie wiem, czy to tak się mówi. Kurde, Reksiu!
Czy ty zrobiłeś to, co ja myślę? Będę musiał otwierać okno? Czemu? Myślałem, że miałem na niebiesko stan. Ach. Doctor's Lunch, to muszę tu sprawdzić. Day Room i Kibel. Ach, będzie ciężko, ale trzeba zrobić. O. Miło. To w takim razie, co w tym pokoju jest? Nic nie ma. Chyba, że chwila. O, niech to szlak. No to w takim razie. Ta. Trzeba iść przed siebie. Moment. Mapy. Okej, dobra. W tym korytarzu. Tutaj. O Jezu! Jakbym ich wszystkich pozabijał z chęcią! Czyli co, dostałem tutaj... A, dobra, day room. Dziękuję. Ja cię kręcę. O! Dobra, jest. Dokument. Czas tłumaczyć! Świat jest zawalony niepotrzebnymi ludźmi. To jest decyzją Boga to, że walczę. Jako rycerz honoru, jako obrońca tego pieczęci, poświęcę się za krew tych złoczyńców. Kto to napisał? Na pewno ktoś powalony. Widzę to i chcę go się zapytać. Więc ty myślisz, że ty jesteś tym potrzebnym? Ale wygląda, jakbym to słyszała już tą o tym ochrońcy pieczęci gdzieś wcześniej. Dobra. Ale w sumie to też racja, jak się nad tym pomyśli. Ci kurde powaleńcy zawsze myślą, że o, że świat jest pełen niepotrzebnych ludzi, trzeba ich wszystkich zabić i tak dalej. A kto ci dał takie prawo? Myślisz, że ty jesteś potrzebny do jasnej cholery? Nie, no co ty? Myślisz, że kurde wyjątkowy jesteś? Fuck. Wstawaj, Heather. Oczywiście, kurwa. Miałem tego używać! Dobra. Kompletnie zapomniałem, już health drinów nie mam. Ach, mam nadzieję, że mi dadzą za niedługo jakieś. Wracam do windy, pierdzielę ten... Nie, zaraz, wrócę do windy, zresetuję przeciwników. I pójdę do kibelka. Chociaż? Gdzie on kurde jest? Na lewo! Pierwsze drzwi. Dobra. Okej. Okay. Już myślałem, że mnie trafi. Zapomniałem, że tutaj L1 i R1 to obrót. Okej. Okay. Więc... To było pierwsze piętro. Które było do dupy! Chodźmy na drugie. Czy tam... Nie, nie, nie będę już pierdzielił. Drugie piętro i tyle, mimo tego, że to pierwsze. Ach, tak to kurde w Ameryce jest. Mapy. Okej. Okay. Mam nadzieję, że skurwysyństwa tu nie będzie. Jak będzie, to się wkurzę. Dobra. Dopóki zamki są zamknięte i nie prowadzą mnie do debilstw, to może być.
ta scenka! No dawaj. Lubię tą scenkę, jest zarąbista. Mosi mosi header desu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Oh, I forgot your name. Who are you? Oh, okay, thanks. Happy birthday, dear, who are you? Happy birthday to you. Happy 31st birthday. Is this Leonard? That's the murderer's name, not my name. I'm not your beloved Stanley either. He's underground now. His new name is... Number 7. A jestem ciekaw, co się z nim stało. Pewnie nie żyje. Don't worry about that now. Pod ziemią, tak? It's time to celebrate your birthday. You've got me mistaken for someone else. Today's not my... I'm not mistaken. Today is your 24th birthday. Popierdzieliło cię koleś, ale za to właśnie cię lubię. Present for you. Which do you prefer? To give pain or to receive? Oczywiście, że wolę zadawać ból. O, jest pewna taka osoba. Happy birthday to you. Dziękuję! Ale ja mam 23 lata i to nie są moje urodziny. Okej, więc o co chodziło z tą scenką? Nie ma nic specjalnego. Tak więc ten koleś powiedział, że ten do Heather, że to jej 31 oraz 24 urodziny chyba, tak? I tak, chodzi o to, że... O kurwa, no oczywiście. Oczywiście i chodzi o to, że... 31 urodziny oznacza to, że... A, ciebie też pamiętam. Coś dziwnego jest zamknięte w tej szafce. Myślę, że jestem bezpieczna, ale nie powinnam się do tego zbliżać. Właściwie im bardziej na to patrzę, tym bardziej smutne to się robi. Tak jak dziecko zamknięte tu w tym miejscu bez szansy, by uciec. No tak więc, 30... O! Nie widziałem tego. Heldriny! Więc tak, 31 urodziny... to oznacza, że taki wiek miałaby Alessa, gdyby żyła do dzisiaj. No nie? 24 urodziny oznacza to, że taki wiek miałaby Cheryl, gdyby żyła jeszcze dzisiaj. Jej! O, dobra, torba, nam to się przyda. Musimy... Chwila. Przejdę tutaj, zobaczę co tylko mogę. Będę musiał wrócić... Gdzie to było? To było... Tutaj, tak, tutaj, te kółko. Trzecie piętro, będę musiał tam wrócić i... krew pobrać. O, ależ oczywiście, że... KURWA! Nawet nie mogę, kurde, przeczytać, bo ten debil mnie zaraz wywali. Moment, mapa. Zwiedziłem wszystko. Myślę, że te drzwi będą zamknięte, ale warto spróbować. Nawet, kurde, chyba w ogóle drzwi tu nie ma. Nie ma, okej. Spadam! Więc tak, trzecie piętro, let's go, motherfucker.
Tak, rozumiem. Trzy. Let's do this, baby. O kur! Ci przeciwnicy! Nienawidzę ich! O! Jeszcze bym kurwa przez was zjeby upadł! Bym się zabił! Cfele głupie małe. O, dobra, jest. Jestem ciekaw, jaką ten koleś ma grupę krwi. Przydałaby się, jeżeli byśmy chcieli być członkiem jakiegoś klubu wampirów. Ja pierdzielę. Ten żart jest tak jak te żarty z gazetek od Kaczora Donalda. Ja pierdzielę. Przy okazji to czytałem. Miałem tam. Kupowałem od czasu do czasu sobie Kaczora Donalda, kiedy byłem mały. O, nie działa. Nie działa. Okej, w takim razie idziemy. Myślę, że ogółem te komiksy były w pożądalu. Lubiałem je. I te, były zawsze te prezenty w numerach, no nie? Wiadomo i tak dalej. Pamiętam, że w jednym numerze była śmierdząca bomba razy dwa. A? Ej, co? 4, 1, 2, 3? Chyba rozumiem, o co tu chodzi. Tutaj jest kłódka. Ciała i te ciała są... Moment. Dam radę. Chwila. Rozumiem. Chyba łapię, chwila. Numer 7 to on. Słyszeliście to? On próbował coś powiedzieć. To ten Stanley cały, co on nas ten... W sumie szkoda, że spotykamy go w takim momencie. Ale hej, to był Stalker! Więc tak, 4, 1, 2, 3, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Muszę się odwrócić i to chyba tak. Raz, dwa, trzy, cztery, czyli 9, 4, 7. A, 9, 4, 7 i tam ostatnie coś. Dobra. 9, 4, 7. Nie no, kurde! Chwila. 9, 2. Nie? Chwila, jeszcze raz. 9, 4, 7, 2. Chyba, że... 4... Zaraz. Chyba, że muszę to stanąć tutaj. Więc tak. Raz. Dwa. Trzy. 4, czyli 4, 9, 2, 7, 4, 9, 2, 7. Albo może też trzeba wziąć pod uwagę te liczby, które tam, na których ciał nie ma. Nie, kurde, zaraz, jak to było? Cztery, dziewięć, dwa, siedem. Jest, dobra. Zawsze miałem problemy z perspektywą, szczerze powiem. Co my tu dostaliśmy?
Skremowany klucz, okej. Okay. Gdzie możemy go zabrać w takim razie? Gdzie były... Nie, zaraz. Nie mamy podziemia? Okej, okay, dobra. Więc tak, cremated key, tak? Było gdzieś tutaj coś zamkniętego. Tu! Day room! Ale będę musiał z tymi skurwysynami znowu się... Oh. No dobra. A, okej. Okay. O, chwila! Health drink? Ej, no kurde! Czy to... Jakaś... Nie wiem, butelka czegoś, ale ciężko mi powiedzieć... A, okej, okay, nieważne. Ach, no trudno. Gdzie to było? Zerknę na mapę jeszcze raz. Ale co z tego? Ja chcę mapę zobaczyć. O Jezu Chryste, Heather! Dobra. Pierwsze. Mam nadzieję, że to było tu. Bo jak nie, to będę płakał. Chociaż nie, jak nie, to po prostu pójdę gdzie indziej. Czy coś mi się zdaje, tak, to było tu. Jak mógłbym zapomnieć te posrane miejsce? Tak jest. Nie mówcie mi, że tu jeszcze są przeciwnicy. Okej, okay, okej. Okay. Ciebie muszę wyminąć. Dobra. Idź, idź Heather, biegnij. Ruszaj nóżki, ruszaj nóżki. Ha! O kurwa. Z deszczu pod rynnę! Aaaa! Bekon, kurde, bekon! I use. O Jezu Chryste, wypierdalaj ode mnie! Happy first birthday! Do czego mi to pomoże? O Jezu! Już mój... Coś mi się zdaje, że C1 tam muszę pójść. Czemu granatów nie ma w tym Silent Hillu do jasnej cholery? O kurwa! Dziękuję! Chwila spokoju. Będę musiał jeszcze zerknąć te C1. O! 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 Ile fantów! Dobra. Zagubione wspomnienia. Jedna charakterystyka wspomniana tylko i wyłącznie w rzadkich dokumentach i wymierana w dzisiejszym wieku jest ta rytualnego poświęcenia, nie, ofiarowania. Ofiarowanie w modlitw, przeszycie tego klatki piersiowej człowieka drewnianym kołkiem, czy tam nie drewnianym, brązowym chyba, ołowianym kołkiem, zmoczyć ołtarz krwią, która wypływa czerwona prosto z serca, by chwalić i pokazać lojalność dla Boga. W innym rytuale, kurwa, cały czas zapominam tego słowa, mimo tego, że powiedziałem przed chwilą, ofiarowania, wspomnianym w tej samej książce, ofiara jest palona żywcem. To jest o wiele... zaraz... Dignified. Dignified, co to... kurwa, jak to słowo... Chwila.
Powinienem to zrobić od samego początku. Włączę Google Translate, żeby się nie męczyć. Dignified. Znam to słowo, ale za cholerę nie pamiętam, jak to się po polsku mówi. Dystyngowany, coś takiego? Dignified. God, dostojny, o. Więc tak, to jest bardziej dostojna ceremonia, w której więźniowie oraz grzesznicy nie mogli brać udziału. Tylko i wyłącznie księża mogli być. O, to kapłani mogli być tylko i wyłącznie składani w ofierze, nieźle. Więc tak, similar stake. Podobne do spłonięcia na tym. Tak jak czarownice palili w średniowieczu. Żadnych podobnych rytuałów nie można znaleźć w religiach praktykowanych nie naopodal. Może mieć to pewne połączenia z głównym bogiem, będącym bogiem słońca. Mimo tego, że religia, o, tego słowa nie znam, extols, chyba, jak to się mówi, wychwala, okej. Wychwala Redemption. Mimo tego, że religia wychwala zadośćuczynienia czy coś, to przynosi do głowy ciemne i sektowate historie. O, dziękuję. Te świeczki same się nie zapaliły, czyż nie? Okej. Okay.